I teraz wiem, co mam powiedzieć. Żeby wszyscy widzieli prawdę o tym, co ja powiedziałem. Ja teraz tutaj siedzę na łóżku, mam statyw przed sobą, telefon, którym nagrywam. To po prostu, ale to po prostu tęsknię za nagrywaniem. Co minutę do YouTube trafia 300 godzin filmów. Co godzinę 18 tysięcy godzin. W ciągu dnia 432 tysiące. A w ciągu roku 157 milionów 680 tysięcy. Wiele z tych filmików przypada generując naprawdę małe wyświetlenia. Jednak część z nich jest znana na cały internet. Potrafią generować setki tysięcy, miliony, czy nawet miliardy wyświetleń. Czasem można by powiedzieć, z przypadku pojawiają się krótkie, amatorskie filmiki, które otrzymują status hitu internetu. Bardzo często są to zwyczajne nagrania niezwykłych sytuacji, które niemalże zawsze nas zaskakują lub rozbawiają do łez. Część z nich się pojawia i znika bez śladu. Część z nich historia jest dobrze znana. Część z nich jest naprawdę skomplikowana. Jednak dzisiejsza historia z pewnością was zaskoczy. Siema, z tej strony Dominik. Ci, co śledzą mój kanał, z pewnością pamiętają filmik, który wrzuciłem 21 grudnia. Kim jest gruby vlog Poland 06? Ja nie jestem Snacks. Jak się okazało, widział go również Paweł i niedługo później się ze mną skontaktował. Hej, wiesz, że widziałem twój film, gdzie zrobiłeś film o mnie? Jak chcesz, to mogę nagrać dla ciebie film, gdzie ja opowiadam, co w moim życiu się wydarzyło. Tylko potrzebuję twój adres e-mail lub Gmail, żeby ci wysłać film, a potem ty możesz jakoś to wyciąć lub zmontować. I tak właśnie powstał ten filmik. Więc zapraszam was na niezwykłą i poruszającą historię Pawła, który stał się Snacksem. Zapraszam do oglądania. Hej, cześć. Tutaj Paweł. Witam was, drodzy widzowie. Nagrywam ten film dla Dominika. No jak widzieliście na jego kanale, kim jest gruby vlog Poland 06? No tu się składa, że gruby vlog Poland 06 to ja. A tak dosłownie to była nazwa mojego TikToka, którego usunąłem. No tak jak Dominik powiedział, usunąłem go pół roku temu. I chcę właśnie, no ja chcę tym się wszystkim się podzielić. Może najpierw od początku. No każdy w ogóle właśnie no nie zauważył. Ja się jąkam, jestem gruby. Macie to tylko, znaczy ma, no macie prawo to, żeby widzieć, czemu tak wyglądam itp. Więc już mówię. Ja jestem człowiekiem, który jest upośledzony. Ale to jest upośledzone w stopniu letkim. Ja na takim psychologu się nie znam. No, to jest moja siostra, ale no może lepiej nie będę mówił o mojej rodzinie. To chodzi właśnie lepiej o mnie. Co mam powiedzieć? No, czego się zaczęło? No, wiadomo, że właśnie przedszkola niczego w ogóle nie zrozumiałem. No, mało słuchałem. Jedynie mnie bardzo mnie bawiło mnie to, że nawet jeśli ja bardzo chciałem, to się bawić. Bawić się zabawkami, kreć piłkę, czy coś tam. Ale nie o to chodzi. To wtedy było, gdy zacząłem chodzić do dwójki. Czyli do szkoły podstawowej numer 2 imienia Adama Mickiewicza w Kubucku. Ja tam chodziłem 5 lat. Przez 3 lata mnie tam bito. Chociaż w ogóle tego nawet nie. Jak sam wiecie, no to już ciekawostek, które właśnie krążą. To jest przez to, że. Jakby wam to powiedzieć.
No do mnie do trzeciej klasy mnie bito, bo na ciele mieli to gdzieś, bo na ciele widzieli, jak ja się zachowuję. A wiadomo, że ja staram się być grzecznym chłopcem. Od trzeciej klasy postanowiłem być grzeczny. No i wtedy gdzieś od czwartej do piątej klasy zmieniłem. Ale niestety i tak oni mieli to gdzieś. Na wodzie moi koledzy z mojej klasy. Na wodzie jeden z chłopców namawiał starszych, że mnie bili. Najgorsze jest to, że ja wracałem troszeczkę pobity. Do dziś pamiętam ten moment. To było chyba w trzeciej klasie podstawówki. Wtedy miałem inny plan. To było w środę, bo w środę miałem tylko 3 godziny. I po tych 3 godzinach od razu, dlaczego się jąkam, to później wam powiem. Po trzeciej godzinie wyszedłem prosto do domu. Okazało się, że za mną szli starsi koledzy. I oni mnie właśnie wzięli mnie za sklep i mi tam pobili. Jeden wziął czapkę, drugi mi popychał i uciekli. To zdarzenie widzieli małżeństwo z zielonej budki. Ja tam nie chodziłem, jeszcze miałem pieniądze. Ja tam chodziłem, żeby kupić sobie jakąś opiekankę, 3 hot doga na drogę, bo wtedy byłem głodny, ale wiadomo. No i niestety, no i to widzieli, opowiedzieli, no i musiałem trochę się uspokoić. Ale za to pamiętałem, żeby mieć przy sobie cały czas telefon. Jeżeli coś mnie nie rozumie, bo niestety od małego mam... Od małego mam niedosłuch. I jeszcze niewyraźnie mówię, no to proszę Dominika, żeby dał napisy, żebyście zrozumieli, co ja mówię. W piątej klasie to było gdzieś w kwietniu, a nawet i w maju, poprosiłem mamę, żeby zmieniła mi szkołę. Moja mama nie wiedziała, jaką szkołę znaleźć, więc powiedziałem, byle jaką. To w czerwcu mama znalazła szkołę w Częstochowie. Ta szkoła nazywała się Zespół Szkół Specjalnych numer 43 w Częstochowie. No cóż, no wiadomo, no szkoła specjalna, ale za to tą szkołę pokochałem. No najgorsze jest to, że jak jestem w nowym otoczeniu, to muszę się przyzwyczaić. Dlatego powiedziałem, że ja zmieniam szkołę. Oni zawsze pytali się na jaką, bo wiadomo, że oni i w ogóle się ze mnie się śmiali. Ja powiedziałem, jeszcze nie wiem na jaką. Dlatego dalej nie mówili. Nie pytali się. No i podczas zakończenia kroku szkolnego odebrałem świadectwo. No i po wakacjach tam poszedłem. Wszyscy na ciele mnie bardzo polubili. Ja tam skończyłem 6 klasę, no i gimnazjum. W pierwszej klasie było jak każdy uczeń gimnazjum, ale do dziś pamiętam to do dziś.
podczas zwracania z kolegami Sebastianem i Mateuszem. Po tym, co ja dojeżdżałem PKS-em, a oni mieszkali w Częstochowie. Po tym, co my się kolegowaliśmy się, napadł na nas pewien mężczyzna. Właśnie widział, że oni palą, ja też trochę paliłem, to mogę się przyznać. Ale i potem niestety widział, że ja mam telefon. Ja powiedziałem, dobra, ja muszę lecieć, bo zaraz przyjdzie autobus. Ten niestety poszedł do mnie i wyrwał mi telefon. Przepraszam. Spinę, bo ja muszę się odstresować podczas tego nagrywania. Może do mnie kto to wytnie. Co ja mówiłem? I potem powiedział, że jeżeli komuś powiem, to mnie znajdzie i mnie zabije. Ale że to chociaż nie wiedział, że tego samego dnia zgłosiłem to na policję wraz z moją mamą. Niestety mężczyznę do dziś nie odnaleziono. Prawdopodobnie sprzedał mój telefon. To był właśnie Sony Ericsson. Taki stary model. Ale w tym telefonie miałem kartę pamięci, który miał 8 giga. Takich dawnych czasach to takie pamięci były warte. I moją kartę SIM. W drugiej klasie była wycieczka. To mogę się przyznać, bo wtedy na tą wycieczkę, to była właśnie darmowa, wziąłem alkohol. Wtedy miałem zakład z kolegą, że ja wezmę alkohol na wycieczkę. I tak się stało. Dostałem właśnie 5 zł, ale niestety przez to miałem kłopoty. Ale dzięki Bogu, że moja pani dyrektor to zrozumiała. I dała nam karę, czyli sprzątanie, we czwartki, aż do zakończenia progu szkolnego. W trzeciej klasie zostałem, to wiadomo, zaczęli mnie lubić, stałem się, można to powiedzieć, popularny. W trzeciej klasie zostałem przewodniczącym szkoły. Oczywiście obowiązki pilnowania tego i tamtego, ale wiadomo, jak tam już w ogóle chodzić, to ja wolę rozmawiać z kolegą. Potem co ja byłem w różnych występach, w różnych sportach. Poza tym, że dostawałem dobre oceny. Dużo stałem przy sztandarze, podczas rekolekcji i też się udzielałem. To był czas, gdy szkoła była teraz inna. Wcześniej był ZSS, czyli Zespół Szkół Specjalnych, a teraz nazywa się ZNPO, czyli Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie. Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. One właśnie pokazują, co trzeba się zmienić. I ta szkoła nauczyła mnie jednego. Żeby w siebie wierzyć. Żeby w siebie wierzyć. Po zakończeniu w gimnazjum, oczywiście ta szkoła dalej jest. Do dziś staje się prawdopodobnie znana w Częstochowie i chyba prawdopodobnie stała się
no najlepszą szkołą specjalną w województwie śląskim. Po zakończeniu gimnazjum poszedłem do szkoły zawodowej. Miałem właśnie zamiar pójść na Krakowa, ale niestety, gdy widziałem tam szkołę, korytarz, to mnie przeraziło. To mnie bardzo przeraziło, bo tam były małe korytarze, których nie dało się przemieszczać. Dlatego wybrałem ulicę krótką. Tam znajduje się zarządowa szkoła zawodowa imienia Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie. Tam właśnie miałem kłopot w wybraniu zawodu. Miałem pójść na tapicerza, krawca, stolarza albo na kucharza. To był właśnie ciężki dylemat dla mnie, co wybrać. Dlatego wybrałem kucharza. No bo naprawiać meble to tak nie za bardzo. Na krawca, no ja choluję na jedno oko. Na to właśnie. Bo na to mam właśnie tłuszczackę wokół. To jest właśnie nieuleczalna choroba. A sprawie jąkania to zaraz wam powiem. Potem i na krawca to tak słabo. Stolarza to tak średnio, dlatego pożyczał mi tylko kucharz. No i zacząłem się uczyć na kucharza. Miałem praktyki poza szkołą. Miałem dwie praktyki. W szkole i poza szkołą. Ja tam chodziłem 5 lat. Oczywiście 3 lata roku szkolnego. Jeden rok wydłużenia, bo wtedy uczeń ma wtedy prawo. I jeden rok niezdania. I oczywiście to jest właśnie na życzenie ucznia. No i niestety chodziłem tam do marca. Bo niestety w marcu ogłoszono właśnie kwarantannę z powodu koronawirusa. Niestety każdy dostawał bzika. Dostawał bzika, każdy chciał wychodzić. Każdy chciał wychodzić, spotkać się z znajomymi, ale nie, cały czas był zakaz. Jak żyć? Ale do tego przejdziemy kiedy indziej. Podczas chodzenia do szkoły podstawowej byłem w drużynie piłkarskiej. Byłem w drużynie piłkarskiej z Niskłobuck. Miałem tam grać jako napastnik, ale nie dałem radę biegać. Dlatego powstałem na bramce. Na bramce dobrze sobie radziłem, ale nie wtedy bardzo rzadko wychodziłem. Niestety, gdy dowiedziałem się, że dalej nie będę grał, to się wtedy się wnerwiłem. Potem dostałem list i napisano mi, że zostałem wyrzucony. Byłem tak wnerwiony na maksa, że szkoda gadać. Więc postanowiłem hańbić tą drużynę. Hańbić. Powiedzieć, że ten klub do niczego się nie nada. Oni grają na czarno. Ale okazuje się, że oni są w trzeciej lice PZPN-u w województwie śląskiej. Do dziś grają. A ja niestety się nie pojawiam, bo nie warto. A w sprawie stadionu to jeden raz przychodziłem pokopać sobie piłkę. Bo wiadomo, ja jestem chłopakiem, który bardzo, ale to bardzo lubi piłkę nożną. I tam spotkałem pewne dzieciaki,
One były w blokach, którzy mieszkali niedaleko. Ja poprosiłem im, jak poprosiłem, co mogą mi trochę pokopać. A oni powiedzieli, że dobrze, tylko i jeszcze dali jakiś obraz, że jak chcą mi jego lat, to od razu dadzą mi 1000 kopniaków w 4 litery. No i niestety, okazało się, że ta mała dziewczynka, bo jeszcze wraz z nimi była taka mała dziewczynka, wzięła mi piłkę. Ja ją postraszyłem, oddałam piłkę. Jej brat, czy nie wiem, czy to był jej brat, czy kolega brata, zabrał mi rower. I on niestety zabrał mi ten rower, ukradł mi go. Ta sprawa nie poszła na policję. A najgorsze jest to, że on rzucał we mnie kamieniami. Niestety jeden kamień trafił mnie w głowę. No i tak mocno płakałem, że... No przez to, że... No tak trafił mnie w głowę, że zacząłem się jąkać. Ale kto widział, to Bartek, mój znajomy, który wiedział, na co ja chorzuję. Jeżeli widział, jak ze mną rozmawiać, on wiedział o tym i gonił. No i powiedział, że to są dzieciaki z tych bloków. A dalej to już nie wiadomo, czy ja ich spotkam, czy nie. A dalej to wiadomo. No przestałem grać w Leśnicy Kłobuck. Nawet im kiedyś kibicowałem, to no, właśnie od 7 lat im, no im nie kibicuję. I wtedy miałem dylemat, jaką drużynę polską mam kibicować. No i wybrałem RKS Kraków Częstochowa. No i właśnie do dziś, powstałem właśnie przy Krakowie, Częstochowie, Częstochowa. No i właśnie do dziś im kibicuję. Jeszcze nie kupiłem szalika, znaczy czapki, no bo na razie nie mam pieniędzy, wiadomo. Ale za to w drugiej klasie gimnazjum miałem też wtedy kanał. To był mój pierwszy kanał. Nazywał się PPTV. To jest skrót. Pewna nazwa to jest program przygód TV. Niestety tam zarabiałem tylko 2000 zł miesięcznie, co było bardzo, ale to bardzo słabą zarobką dla mnie. Więc postanowiłem usunąć. Miesiąc lub dwa minęły, więc postanowiłem powrócić. No i wtedy zacząłem nową przygodę z nowym kanałem, który właśnie do dziś pamięta pod nazwą Gruby Vlog. Na tym kanale miałem stawić same vlogi, ale niestety skończyło się nad grą FIFA Mobile. Nagrywanie pokazywania kart piłkarzami, czyli zwany Apoxing. Ten kanał miał prawie 3000 subskrypcji. Ale niestety czas oglądania był koszmarny. Miałem wtedy zarabiać. Oczywiście na YouTubie, na TikToku. Tylko po to, żeby pomóc rodzicom. Miałem pomóc rodzicom, bo moi rodzice mieli firmę. Od 3 lat nie mają firmy,
bo zamknęli z powodu braku pieniędzy. No i jeszcze wiadomość do widzów Dominika. Proszę was, nie róbcie żadnych składek. Ta firma, którą mieli moi rodzice, została zamknięta. No i nie zostanie otwarta. Dlatego mój tata pracuje jako kierowca jednego z firm transportowych. Moja siostra studiuje. Druga siostra, bo ja mam dwie siostry. Jedna siostra pracuje, a druga no trochę pracuje, no i studiuje. Ja natomiast wtedy no jeszcze dalej się uczyłem w szkole zawodowej. No i wtedy coś się już zaczęło. Zaczęło się tym, że powoli stałem się znany. No byłem znany. Dlatego powtarzam, ja chciałem tylko zarobić na YouTubie i na TikToku. Mi nie chodziło o popularność. Tak jak Dominik powiedział na swoim filmie, że moja popularność mi nie przeszkadzała. I otóż tu się myli. Mi o popularność nie chodziło. Mi nie chodziło. Ja chciałem po prostu zarabiać, pomóc rodzicom. No i potem, gdy była kwarantanna, to w marcu odezwali się do mnie ludzie. Nazwali się Snacks Corporations. Oni zachowali, nawet na sam początek powiedzieli, zadali mi pytanie, dlaczego podszywa się pod Snacksa. Ja powiedziałem, że ja się nie podszywam. Ja się nie podszywam i proszę do mnie dzwonić nie więcej. Ale później to mnie zaczęli i powiedzieli, że wezmą w daną współpracę. Że będą mi płacili 10 tysięcy złotych tygodniowo. No to była kosztowna oferta, ale okazuje się, że dałem się naprać. Zostałem perfidnie oszukany. Okazuje się, że oni założyli Instagrama i sklep. No Instagrama to ja zgodziłem się, ale na sklep nie było mowy. I otóż tylko 10 tysięcy złotych nie dostałem. Ani na konto, ani wcale. Potem do mnie cały czas wysłała do mnie pewna dziewczyna. To była Maja. Ona chciała być ze mną w związku. Niestety cały czas ona tego chciała. No i wtedy się zgodziłem. A później po miesiącu zaczęła świrować. No i napisała na swojej relacji, że ja jestem pedofilem, że ona ma 16 lat. Tylko że ona się myli, bo ona dała fałszywe oskarżenia, które nie były prawdziwe. Powiem, że też wziąć pod uwagę, że ja z nią nawet się nie spotkałem. Przez to niestety musiałem zawiesić moje nagrywanie na YouTube i na TikToku. Właśnie przez Next Corporation i Maję. I oczywiście wtedy też są w ogóle, też była relacja na Instagramie, czyli grupy Vlog Poland, gdzie byłem w parku. I to była w ogóle prawda. Ja naprawdę byłem w parku. Musiałem wziąć świeżego powietrza. Ale nie, wszyscy mieli to w dupie. Wszyscy mówili, że to jest w ogóle green screen, że ja w ogóle, że to jest w ogóle kłamstwo.
Najgorsze jest to, że to było chyba wszystko przez TikToka. Bo wszyscy, bo na TikToku musiałem być no popularny. Przez to, że... Jakby to powiedzieć... No przez to, że że jestem podobny do Snacks. Zawsze pisał Snacks, o siema Snacks, pogramy sobie w Chessa. Nie no dobra, Snacks. Tak, my wiemy, że to ty. Chodź, zagramy partyjkę czegoś. Więc bo mi to powoli zaczął mnie... Wnerwiać. No bo ja nie chcę przeklinać. Chciał, żeby Dominik nie miał kłopotów z YouTube'em. Dlatego wolę lepiej sobie nie przeklinać. Zakończyłem z nimi współpracę. Ale jeszcze przed zakończeniem, to oni nazwali mnie Bdziągiem. Okazuje się, że oni powiedzieli, że Bdziąg to jest nieletni. Nawet to tylko zaczęło się od mojego widza. Mój widz powiedział, że Bdziąg to jest pedofil. Oni powiedzieli, że Bdziąg to jest mało lat. Ale tylko lecz moja mama powiedziała, że Bdzioch to jest deszcz. I ja jestem zdania mamy, bo Bdzioch to jest deszcz. Potem oni zaczęli wysłać jakieś głupie zdjęcia, nawet wysłali zdjęcie papieża z nową konsolą, czyli z tą konsolą PS5, która miała wkrótce wyjść. Może powiedzieli, że to jest śmieszne, a to w ogóle nie było śmieszne, bo to jest w ogóle... braża katolicka. Co mam powiedzieć jeszcze? Z nimi współpracę zakończyłem w czerwcu. I jeszcze po zakończeniu oni wstawili właśnie na swoją relację. To od grubego vloga, czy ode mnie, którego ja sobie nie życzę sobie, żeby to napisali, że oni są pisowskimi śmiećmi. Oczywiście nie miałem wyboru, co mam zrobić, więc poprosiłem moją mamę i siostrę. Moja siostra zagroziła im policją i oni usunęli Instagrama, sklep. Ale wiadomości zostały zrobione na starym telefonie Huawei'a, który niestety jest zniszczony i chyba jest prawdopodobnie na zmowisku. Podczas tej mojej karierze, mojej kariery na YouTubie pod nazwą GrooveVlog też założyłem drugie konto pod nazwą GrooveFIFA Mobile. To był profil, to był zwykły profil w tematyce FIFA Mobile. Ja tam tylko wstawiałem tylko trafy, ocenę składów widzów. I później stało się, że oni założyli fanpage'a, którego ja sobie nie zgodziłem. Okazuje się, że to byli ci sami ludzie ze Snacks Corporation. Potem oni dawali takie głupie nazwy, sfotosowane zdjęcia, które mieli zapisane. Oni to po prostu byli chamscy. Chamscy byli. To tylko jeszcze dali na swojej relacji, wiadomościach, które właśnie moja siostra napisała do nich, żeby usunęli, bo jak nie, to będzie policja. Oni tego w ogóle nie dali sobie nabrać i oni dali jakąś głupią relację, gdzie im grozi policją.
No oni nie wiedzieli, że naprawdę to zostało zgłoszone, ale policja tego nie przyjęła, bo niestety to jest on, no bo niestety to trzeba zgłosić to do sądu. Że też właśnie niesławienie, nie? Którego trzeba zgłosić do sądu. No bo to jest niestety prawo cywilnoprawne. No i niestety też usunąłem. I niestety jakieś, to był chyba teraz 10 miesięcy temu, przez tego Dave'a, który wstawił mój filmik z TikToka, gdzie mówię, ja nie jestem snacks. To była właśnie informacja, że ja tym snacksem nie jestem. Ale niestety stało się popularne. Zresztą widział, bardzo popularny youtuber, Karolek. Tylko on w ogóle nie pamięta, że on był we Częstochowie. To było podczas... To było chyba... Kiedy? To było chyba w kwietniu 2018, a założyłem kanał chyba 2016. To było w czerwcu. W kwietniu było taki event w Częstochowie. Let's Play Częstochowa. Ja tam go spotkałem, można powiedzieć przypadkowo. Zrobiłem w tym zdjęcie, tylko ciekawe, że mnie nie rozpoznał. Ciekawe. Mnie niestety nie rozpoznał. No i niestety, sam już w ogóle powiedzieć, co jest tutaj śmiesznego? Chłopak otyły, że się jąka, że to nie jest nic śmiesznego. No jest troszeczkę podobny do snacksa, ale nie, ale przecież on nie jest. I potem były więcej filmów o tym, gdzie mówię, ja nie jestem snacks. Okazuje się, że ten prawdziwy snacks, czy ten Janusz Pogorzelski, po prostu zniszczył mi życie. Tak jak i ten Dave, który wstawił mój filmik bez mojej zgody. Niestety to cały czas się pojawia. Moi znajomi napisali, że muszę wytrwać od pół roku, no i to się znudzi. Ale okazuje się, że to się nie znudziło. No i dalej są dodawane filmy, gdzie mówię, ja nie jestem snacks. Że ja nie mam CS-a, że ja nie mam komputera. To jest niestety prawda. To jest niestety prawda. Bo poza tym, tak jak kiedyś na TikToku powiedziałem, że między mną a snacksem jest różnica. On skończył studia, ja skończyłem szkołę zawodową. Czyli jest jakaś mała różnica. Zaraz wy, drodzy widzowie Dominika, tutaj, gdzie musicie mnie dobrze nie wysłuchać, że jak myślicie sobie, że ja sobie zgolę sobie brodę, to sobie jakiś głupi make-up, że wszyscy myślicie, o, snak, wiemy, że to ty, przecież nas nie nabierzesz. Ludzie, ja nim nie jestem. Nie jestem. A poza tym przecież też widać, że Snacks ma inny głos. On mówi wyraźnie i prosto. A ja mówię mniej wyraźnie i się jąkam. Wy najlepiej spójrzcie z lepszej, jak się mówi, żebyście lepiej widzieli z lepszej perspektywy. Właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. No i to chyba było na tyle. Jeszcze przed nagraniem właśnie myślałem, co mam powiedzieć. I teraz wiem, co mam powiedzieć.
żeby wszyscy widzieli prawdę o tym, co ja powiedziałem. Jak teraz tutaj siedzę na łóżku, mam statyw przed sobą, telefon, którym nagrywam, to po prostu, ale to po prostu tęsknię za nagrywaniem. Miałem powrócić do nagrań, gdy kupię sobie nowy telefon, ale niestety nie powrócę. No bo jak moja siostra powiedziała, że ja youtuberem nie będę. Może to jest prawda. Przecież wystarczy nagrać, montować, wstawić i jest się youtuberem. Do tego jeszcze nie mieć sławę ani popularność. Po prostu część z tych ludzi chcą być youtuberami tylko po to, żeby zarabiać. Ja jestem jeden z tych ludzi, którzy chcą zarabiać. Co jeszcze powiedzieć? No, że to już wszystko. Poza tym, że też mogę dodać do tego, że ja mam w ogóle niedosłuch, że leczyłem się 5 razy w Zabrzu, ale potem zmieniłem, bo oni tam zarazili mnie gronkowcem. Potem leczyłem się w Kluczborsku. I okazuje się, że ten krągowiec był u mnie w moim ciele bardzo długo. I stomatolog. Przepraszam. Lalengorok powiedział, że byłem o krok od śmierci. Gdybym nosił gronkowca przez miesiąc, to bym w ogóle umarł. Ale teraz na szczęście uznał tego gronkowca. I mam niedosłuch. Znaczy coś tam słyszę, ale mniej słyszę. Mniej. No i to chyba było na tyle. No to jeszcze dla Dominika. Ja myślę, że fajnie to zmontujesz, żeby każdy poznał tą prawdę. Jak chcesz tam coś dodać, różne obrazki, żeby każdy wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Żeby każdy w ogóle widział z mojego życia. No i też mam wiadomość do twoich widzów, Dominik. I jeśli wam się spodobało, to dajcie mu łapkę w górę za taką dobrą pracę, którą robi. No i dajcie też subskrypcję. I na sam koniec teraz możecie sobie zadać sobie pytanie, czy ja powrócę do nagrań. Czy ja powrócę? No cóż, nie wiem. No nie wiem, czy ja powrócę. Jeżeli to wszystko ucichnie z tymi filmikami Janis ten Snacks, to może wtedy powrócę do nagrań. Ale kiedy? Tego to ja już nie wiem. No to było chyba na tyle. Jeszcze raz powiem, że Dominik fajnie to zmontuje, bo widziałem jego filmik. No i myślę, że to fajnie zmontuje, jeśli też coś tam doda od siebie. Jeszcze trzymam za niego kciuki, mocno kciuki, żeby to fajnie zmontował, żeby każdy pokazał moją historię, moje ciężkie życie. A teraz to zanim skończę, to dalej szukam pracy, żeby zarobić. No to więc bardzo wam dziękuję, że mnie wysłuchaliście. No i myślę, że się pojawi. Cześć.
Jak widzicie, Paweł nie miał lekkiego życia. Bardzo często trafiał na nieodpowiednie osoby, zarówno w prawdziwym życiu, jak i w internecie, generując przy tym niemałą spiralę nieszczęść. Pawłowi zależało na tym, aby na YouTube zarobić pieniądze i przy tym wesprzeć swoją rodzinę. Niestety nie udało się, a filmik, przez który stał się bardzo popularny, stał się jego przekleństwem. Paweł naprawdę nie lubi, jak się go porównuje do Snaxa. Nieziemsko go to irytuje i nie rozumie żartów z tym związanych. Naprawdę chciałby wrócić do nagrywania, ale ta sytuacja zbyt bardzo go denerwuje. Myślę, że zdecydowana większość się ze mną zgodzi, że jak tylko wrócisz do nagrywania, Paweł, bardzo chętnie byśmy obejrzeli twoje filmiki. Nie przejmuj się tym, że dużo osób nazywa cię Snaxem. Większość z nich naprawdę nie ma nic złego na myśli. Z pewnością znajdą się osoby, które robią to tylko po to, żeby cię zdenerwować i sprowokować. Niestety tacy ludzie się zawsze znajdą, a najgorsze jest to, że w internecie najczęściej takie grupy są najgłośniejsze. Dlatego myślę, że warto byłoby trochę zmienić tą sytuację. Napiszmy trochę słów wsparcia dla Pawła w komentarzach, na pewno go to podniesie na duchu. Również napiszcie, co sądzicie o tej sytuacji. Oraz mamy dla was małą niespodziankę. Napiszcie też, jakie pytania byście chcieli zadać Pawłowi, bo planujemy na tym kanale dla was nagrać jeszcze takie małe Q&A. I to by dzisiaj było na tyle. Na razie, cześć. Yo.